znika, gdy zaczynam rozmawiać z pastorem o Biblii i faktach naukowych. W pewnych sprawach miał pan rację, a w innych nie, ale niech pan nie będzie arogancki. Pomódlmy się, Ojcze Wszechmogący, Panie Jezu, kochamy i sławimy Cię, wielbimy Cię, Panie Boże. Kościół New Life w Colorado Springs to bastion amerykańskiego konserwatyzmu religijnego. Przybyłem tu, aby zrozumieć, dlaczego to, co uważam za nieracjonalną wiarę, rozwija się i atakuje naukę. Powiedzmy wszyscy amen. Witam w Stanach Zjednoczonych. Pastor Haggard ma gorącą linię z Bogiem i George'em Bushem. Ten zagorzały republikanin twierdzi, że odbywa konferencję z prezydentem. Zna także Tony'ego Blaira i Ariela Sharona. Niezłe przedstawienie. Musiało sporo kosztować. Chciałem, żeby podczas nabożeństwa ludzie czerpali z niego przyjemność i byli blisko mówcy, dlatego scena jest okrągła. Mogą być obok mnie, a ja mogę na nich patrzeć. Jest pastor bardzo skuteczny, bez obrazy, ale przypominają mi się zjazdy faszystów w Norymberdze. To niezwykłe. Doktor Goebbels byłby dumny. Cóż, niewiele wiem o zjazdach nazistów. Amerykanie traktują te spotkania jak koncert rockowy. Przygotowując się, nie oczekuję, że wierni, przed którymi wystąpię, powiedzą: o tak, pastorze, jest pan wspaniały, wierzymy w każde pańskie słowo. Byłbym temu przeciwny. Gdy Biblia mówi, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, ma na myśli nas. Zostaliśmy wybrani, aby... Jakie tu pada słowo? Posłuszeństwo. Każdy człowiek pragnie znaleźć sens egzystencji. To kwestia życia i śmierci czyni nas tym, kim jesteśmy. Większość nas dojrzewa i staje się rozsądnymi ludźmi, którzy rozumieją, że życie jest złożone. Ma wiele odcieni, nie jest czarno-białe. Obawiam się, że ci ludzie stali się ponownie jak dzieci. Jedyną prawdą, której potrzebują, jest Bóg w interpretacji ich pastora. Wierzymy w Słowo Boże zawarte w Biblii. Dziś mówiłem o kochaniu bliźniego swego jak siebie samego. Nie potrzebuję do tego socjologicznych ani psychologicznych dowodów. Ale jak mają samodzielnie myśleć, skoro powiedziano im, że wszystko w tej książce jest prawdą? Nie muszą w to wierzyć. Moje dowody znajdują się w różnych książkach, są w nich różne opinie. Moim dowodem jest księga napisana 1500 lat temu przez 40 autorów, którzy sobie nie przeczą. Nie znajdzie pan dwóch ekspertów, wywodzących się z tego samego pokolenia, badających te same zagadnienia i nie zaprzeczających sobie nawzajem. W tym tkwi piękno nauki. Mamy masę dowodów, pojawiają się nowe, stale zmieniając naszą świadomość. A wy macie księgę, która jest niezmienna. To nie skłania do samodzielnego myślenia. Wszyscy zdecydowaliśmy się podążać do świętego miejsca. Czy to prawda? Prawda. Prawda. Wszyscy mówią prawda. Najbardziej martwi jednak fakt, że ludzie tacy jak Haggard narzucają swojej trzutce ewidentny fałsz. Podważają naukowe dowody, aby szerzyć mity z epoki brązu. Przyjmiemy naukowe dowody. Sądzimy, że z biegiem czasu, gdy odkryjemy nowe fakty, dowiemy się więcej o tym, jak Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Badania dowodzą, że świat ma 4,5 miliarda lat. Akceptujecie to? Pan po prostu uznaje pewien punkt widzenia, traktowany przez część środowiska naukowego, jako fakt. Może jednak pańskie wnuki będą śmiały się z
Pana, oglądając ten film. Założy się Pan? Czasami trudno badać oko albo ucho i myśleć, że powstały przez przypadek. Co jest przypadkiem? To, że się uformowało. Kto tak twierdzi? Niektórzy ewolucjoniści. Na pewno żaden z mi znanych. Najwyraźniej nie wie pan nic o ewolucji. A może nie spotkał pan ludzi, których ja spotkałem? Ale rozumie pan bardzo dobrze, że ten przykład intelektualnej arogancji wyjaśnia, czemu ludzie tacy jak pan mają problem z ludźmi wiary. Ja nie wywyższam się ponad innych tylko dlatego, że wiem tak wiele. Gdyby przeczytał pan książki, które znam, i spotkał naukowców, których ja spotkałem, mógłby pan być wielki jak ja. Może o wielu rzeczach wie pan dużo, ale są i takie, o których nie ma pan pojęcia. Na starość okaże się, że w pewnych sprawach miał pan rację, a w innych nie. Niech pan nie będzie arogancki. Po tej żenującej rozmowie, kiedy się pakowaliśmy, przyjechał swoim pick-upem i powiedział: wynoście się z mojej ziemi, wsadzę was do więzienia. Co ciekawe, stwierdził, że nazwałem jego trzutkę zwierzętami. Doszliśmy do wniosku, że chodziło mu o ewolucję. W pewnym sensie miałem rację, bo przecież jesteśmy zwierzętami. Haggard proponuje: nauczajmy ewolucji jako kolejnej teorii, obok biblijnej opowieści o stworzeniu lub tak zwanej teorii inteligentnego projektu, która głosi, że Bóg pomógł w ewolucji. Prawda, że brzmi to rozsądnie? Nic z tych rzeczy. Te teorie nie są równorzędne. Ewolucja i dobór naturalny poparte są dowodami, podczas gdy kreacjoniści odrzucają dowody, podpierając się pradawnymi bazgrołami. Atakowani przez Haggarda i jemu podobnych, będący w mniejszości ateiści, czują się tak zastraszeni, że organizują się w grupy wolnomyślicieli. Spotykają się ukradkiem. Może, aby porozmawiać o przeprowadzce do Kanady. Witajcie. Czy ludzie tacy jak wy czują się nękani? Mam niezły zbiór jadowitych listów od rodziców uważających mnie za wcielenie szatana, bo uczę o ewolucji. Niektórzy duchowni w Colorado Springs nakłaniają uczniów do stawiania czoła nauczycielom biologii podczas lekcji. Są zorganizowani? Z pewnością tak. Jeśli ktoś głosi, że jest ateistą, może ucierpieć jego kariera, może stracić pracę albo nie móc jej znaleźć. Obudziliśmy się późno, jak większość Amerykanów. To przypomina sytuację z czasów McCarthy'ego. Zaczynamy dostrzegać niebezpieczeństwa ekstremizmu. To rodzaj chrześcijańskiego faszyzmu? Nazywaj to jak chcesz. Słyszałem już o teologii dominacji, chrześcijańskiej dominacji. Bóg im wybacza i ich kocha. Fundamentaliści chrześcijańscy atakują naukę, ale co oferują w zamian? Lustrzane odbicie ekstremizmu islamskiego? Amerykańskich talibów? Żyjemy w czasach groźnej polaryzacji. Konflikt między wielkimi religiami znalazł się w takim punkcie, że trudno sobie wyobrazić, by zdołały osiągnąć porozumienie. W Nowym Jorku, Madrycie i Londynie byliśmy świadkami
jak religijne szaleństwo z Bliskiego Wschodu dotarło na Zachód. Aby zrozumieć Osamę Bin Ladena, musicie zdać sobie sprawę, że inspirowany przez niego religijny terroryzm jest logicznym skutkiem głębokiej wiary. Nawet umiarkowanie wierzący są częścią tej machiny. Popierają brak rozsądku, czyniąc go cnotą.